Siemaneczko, cześć, witam, tutaj Switch z kolejnym zestawem, już trzy ostatnie zostały. W tym odcinku omówimy sobie Griswold's Legacy, spuścizna Griswolda. Super zajebisty zestaw dla Paladyna w zapał z aurą fanatyzm. Ale bardzo trudny do zdobycia, bo tak jak w każdym innym zestawie mamy problem, żeby znaleźć zbroję i przeważnie trzeba farmić lokację 85, to tutaj będzie troszkę na odwrót. Tutaj będzie tak, że armor nam wyskoczy na lokacji 64, ale zanim przejdziemy do tego wszystkiego, przeczytam nagrody za skompletowanie zestawu. 20 do siły, 30 do zręczności, 150 do życia, 3 do poziomu wszystkich umiejętności, wszystkie odporności 50, 200 do skuteczności ataku. Dlaczego ten zestaw jest taki fajny? Dlatego, że każdy przedmiot w tym zestawie ma szansę miejsca na klejnot. Także możemy mieć 3 gniazda w zbroi, 2 w koronie, od 3 do 4 w berle. Oczywiście byśmy chcieli mieć berło ze 4 soketami i w tarczy aż 3. Jak się buduje ten buildzik? Jeszcze powiem na szybko. Robi się tak, że wrzucamy w berło tyle szaeli, ile potrzebujemy zrobić breakpoint do szybkości ataku z aury, z zapał i z umiejętności Zeal. Przepraszam, z aury fanazys i z umiejętności zapał, czyli Zeal. Co, no to teraz nie będzie poradnika, natomiast tylko tak z grubsza powiem, a resztę zapychamy klejnotami. Najlepsze klejnoty to będą 40 do ataku i zwiększana szybkość ataku, 40% zwiększające obrażenia i 15% szybkości ataku, natomiast one są tak drogie, że stoją wysokie high runy, więc nie ma sensu ich kupować lub starać się uzyskać, tylko po prostu będziemy wrzucali same klejnoty, takie koło 30 zwiększonych obrażeń, więc da nam tą łączną wartość 240% zwiększonych obrażeń. Jeżeli wrzucimy 4 szale do berła, ale do berła chyba wydaje mi się, że wystarczy mniej wrzucić. Ale to mówię, to będzie inny filmik. Kompletnie. Natomiast no build jest kozacki, bo w sumie wrzucamy zestaw, wrzucamy śmieszne klejnoty. I można mucić cały content w grze, więc fajny zestaw. Dobra, przechodzimy do sedna sprawy. Serce Griswolda, zdobiona zbroja płytowa. Odwaga Griswolda, korona, odkupienie Griswolda, kadyceusz. I tego właśnie nie było w tabeli, zaraz wam pokażę co i jak. I honor Griswolda, wirotarcza, vortex shield. Można i tak. Dobra, także armor. Panie i panowie, 64, TC64, także 64. Tak, tutaj. Ja już wiem, wy też już wiecie, ale tak jakoś przyzwyczajenia wchodzę w tą tabelę. 64. Także będziemy farmić bal runy na koszmarze. Jak tak bardzo chcecie tego armoru. Bardzo chcecie mieć ten pancerz Griswolda, to bal runy na koszu będą najlepszą opcją na zdobycie tego. I to by było tyle w temacie, bo wiadomo, że jak już będziemy na piekle, to nam to wszędzie wypadnie. Teraz jeżeli chodzi o koronę, berło i tarcze, to taki super news, one są wszystkie poziomu 85. Więc to jest najtrudniejszy zestaw do wyfarmienia, po prostu musicie dusić 85 lokacje. No i mieć farta, tak? To już nie chodzi o Magic Fine'a, tutaj już chodzi o dupo godziny i o szczęście, więc najlepiej sobie potradować lub sobie ustalić, że znajomy gra na przykład, nie wiem, klasę postaci inną i jak coś znajdzie dla ciebie, to ci rzuci, a ty rzucisz dla kolegi, bo Jest ciężko. Ja osobiście w chwili obecnej nie znalazłem nic innego z 85, ale ja też nie farmię od paru dni. W zeszłym tygodniu w sumie skończyłem farmienie, jeżeli chodzi o przedmioty. Inne rzeczy chcę tu ponagrywać, inne rzeczy robię. Aktualnie tam jakieś barbarzyńca na Goldfinda jest robione i Amazonka w międzyczasie, więc będą ciekawe rzeczy na kanale, tak mi się wydaje. No to więc jakby to reasumując, 3 przedmioty. Ja tutaj w ogóle myślałem, że berło jest niższego poziomu, bo w tabeli nie mogłem znaleźć, więc musiałem naokoło, na Area Summit wejść, zobaczyć kadyceusza, 85 patrzę, czyli baza jest 85. Więc generalnie z tabeli oczywiście możemy zobaczyć, już wam pokazuję. Mamy Valor i Honor, 85 korona i tarcza 85, ale kadyceusz bazowy też jest 85, więc wszystkie przedmioty są na lokacji 85. Jeszcze raz tylko przypomnę na sam koniec, bo pewnie to już oklepałem, bo ja zawsze to samo nawijam. Ale no, co mam nawijać? No tam, gdzie leci, mam nawijać, tak? No to nawijam to samo, czyli 85. To jeszcze raz
ku gwoli ścisłości dla osób, które może oglądają pierwszy raz film na moim jakże zaiście zajebistym kanale. To taki sarkazm i ten 85, więc szukam jamy. Szukam jamy. Jama, 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 jama. Dobra, River of Life, trochę z aktami pojechałem. Trochę czwarty akt, trochę nie tam, gdzie mam być. Dobra, mamy jamę 85, czyli jeszcze raz wracając do tematu, jesteśmy na piekle, nie jesteśmy jeszcze ubrani, nie możemy walczyć z dużą ilością stworów, także najlepszymi lokacjami będzie oczywiście na cmentarzu mauzoleum. Ale jak już mauzoleum wam się znudzi, bo tam jest naprawdę zamulona lokacja i mało stworków, to polecam farmić Pit 85. Jak już będziemy w stanie ten Pit fajnie zabijać, niszczyć mobki i będzie już, już jest za łatwo, to wtedy polecam iść na drugi akt i sobie na zagubionym mieście, będzie Waypoint, na zagubionym mieście będzie Lost City, znajdujecie sobie klapę, wchodzicie do starożytnych tuneli i też lokacja 85 też. Nie jest tam jakoś strasznie, nie jest trudno, więc sobie musicie to obadać i farmić, i farmić, i ciągle pit, i ciągle tunele, albo najlepiej tylko pit. Jeden tydzień pit, drugi tydzień pit. No i wejdziecie i za 2 lata mi napiszecie, że znaleźliście. Dobra, dzięki za uwagę, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć, hej, na razie.